Witajcie moi drodzy na 11 akwaszorcie, najdłuższym akwaszorcie do tej pory. Będziemy marowali portal. Jest ten temat najdłuższy, ponieważ tu mamy do przećwiczenia parę zagadnień, trochę geometrii oraz faktury materiałowe. I to dwie. Ściana tynkowana i drzwi drewniane. Zaczynamy od przygotowania kolorów. Tutaj wyjątkowo w tym temacie nie ma ich za dużo. Są praktycznie cztery kolory, czyli sepia, sienna naturalna, sienna polona i cobalt blue, chłodny kolor. Tam będzie też troszkę dodatku fioletu, ale bardzo, bardzo mało. Zaczynamy od namalowania podrysu, geometrii tego portalu. Jakby podstawą jest koło. Później wychodząc od środka tego koła malujemy prostokąt, który jest u dołu już troszeczkę zniekształcony, ponieważ mamy do czynienia ze starymi drzwiami. Więc przy takich starych elementach ta geometria nie jest idealna, już jest lekko zniekształcona pod wpływem czasu i też zmęczenia materiału. Tutaj po prawej stronie dodajemy słupy, kolumny, na górze mamy zwieńczenie w postaci zymsu, no i po środku podział na kasetony, taki ozdobny element drewniany, też widzicie, nie jest to idealnie też symetryczne, nie są te drzwi, są lekko tam też zniekształcone, lewe w stosunku do prawego. I zaczynamy malowanie, tu nie musimy wsikać, natomiast dużym pędzlem i dużo wody i zaczynamy od nałożenia szaro-niebieskiego odcieniu na ściany. Póki jeszcze jest mokre, widzicie, chlapiemy jeszcze sieną paloną, żeby pokazać rdzawe przebarwienia. Natomiast drzwi już są już czyste brązy, siena palona, sepia. I też chlapnięcia. W miarę jak to wysycha, te chlapnięcia bardziej zostają na miejscu. Tu u góry mamy te chlapnięcia już teraz w tym momencie bardziej w odcieniu szarym, szaro-brązowym. Ciemniejsze to już są takie półcienie, które się pojawiają. Tu nawet taki rozmyty cień od czegoś wyżej. Na tym etapie praktycznie już mamy namalowane całe światło i będziemy stopniowo przechodzić do malowania cieni. Te cienie na ścianach będą w odcieniach sepia, szaro-niebieski. I teraz zrobimy właśnie światłocień na gzymsie. I to on będzie też w trzech, można powiedzieć, odcieniach. Pierwszy taki szaro-brązowy, później takie podświetlenie od spodu w tym ciepłym kolorze i cień rzucony niebiesko-fioletowy. Cień rzucony ten niebiesko-fioletowy właśnie to jest i on jest najciemniejszy, tak jakby najbardziej się wyróżnia. Ale też styk światła i cienia, też na tych stykach powinny być dość duże kontrasty. Natomiast w środku cienia z reguły są jakieś przebarwienia, rozjaśnienia. Tak jak w postaci tego właśnie paska z sieny palonej. Cienie na tych drobniejszych elementach, tam już może być mniej przejść tonalnych, od sepi do szaro-niebieskiego. I teraz drzwi, one już są malowane na sucho, tak, odznaczyliśmy je, ale też zauważcie, u góry jest jaśniej, jest to sepia, a u dołu siena palona. I póki jest mokre, malujemy takie pasy, które mają nam pokazać, że dzieli się, te nasze drzwi dzielą się z desek drewnianych. Te deski też mają przebarwienia, są jaśniejsze, ciemniejsze deski, taka pasmowość występuje. I też w ten sposób możemy odróżnić jeden materiał od drugiego, nie tylko kolorem, ale także jego cechami pewnymi, które trzeba podpatrzeć i zinterpretować. I stopniowo jak wysychają te drzwi, te paski stają się coraz bardziej wyraźniejsze, już nie takie rozmyte są wszystkie, jak widzicie. I tutaj staram się wmalowywać je w różny sposób, też różnymi odcieniami brązu, od szaro-brązowego do nawet sieny palonej. I stopniowo, jak to już jest prawie suche, dodaję coraz drobniejsze jakieś cienie, żeby pokazać usłojenie tego drewna, tych większych desek. Już suszę, żeby już w ostatnim etapie już namalować nawet takie podziały, ale też zauważcie, nie maluję ich wszędzie, tylko w paru miejscach. Gdybym zrobił to wszędzie, te drzwi straciłyby na uroku, zrobiłoby się to zbyt takie schematyczne. A w malarstwie trzeba unikać schematów. I teraz światłocień. Już jeden z ostatnich etapów, żeby pokazać głębie. Tu zauważcie, że ta plama nie jest jednorodnie ciemna. Ona ma przebarwienia, raz kolorystyczne, a raz mamy też walorowe, czyli gdzieś jest więcej pigmentu, gdzieś jest mniej. I praktycznie zawsze w dużym cieniu widzimy jakieś szczegóły i powinno się tego malować jednolicie czarnego, ciemnego.
tam też się pojawiają odcienie kolor. Nawet spuszczam na końcu wodę, żeby też pokazać, że tam są deski ciemniejsze, jaśniejsze, które powtarzają wzór z tych desek, które namalowaliśmy w wcześniejszym etapie. I tu jeszcze lekkie wymycia i na końcu podpis. Też chciałem, żebyście już ćwiczyli ten podpis. Słuchajcie, i to jest koniec tematu. Zapraszam Was na następnego Aquashorta za tydzień.